Hej, ja jestem Sarge i witam was ponownie w grze Assassin's Creed Odyssey. Plan na dzisiejszy materiał jest taki, żeby ukończyć wszystkie pozostałe aktywności dostępne na wyspie Naxos. Dopiero teraz, po tym jak w wątku fabularnym Merini opuściła tę wyspę, no to mamy tutaj jakiegoś przywódcę, którego można by było wyeliminować, bo oczywiście tych fabularnych przywódców, tak jak właśnie Merini, eliminować nie możemy z oczywistych względów i jak widzicie właśnie tutaj na tej wyspie, a także jeszcze w tym miejscu jest sporo lokacji, których nie zwiedziliśmy. Przede wszystkim tu jest cały obszar, Marmurowa Zatoka. To też mnie interesuje, jak to będzie wyglądać. Na początek wybierzemy się w to miejsce, zobaczymy cóż to takiego. I w zasadzie to jeszcze muszę wam pokazać, że też sobie ustawiłem ekwipunek. Dokładnie taki. Jakieś tam drobne zmiany chyba tutaj wprowadziłem. Więc teraz będziemy tak sobie działać. No i zobaczymy, jak poradzimy sobie w tutejszym kamieniołomie. Czy to też będzie tak duże, jak już ostatni kamieniołom w tej grze? Prawdopodobnie nie, z tego co tutaj widać, ale i tak mamy co robić. Jak sami możecie zauważyć. W ogóle trochę najemników się kręci w okolicy. Mamy dwóch tak naprawdę tutaj niedaleko. I z tego co sobie wcześniej patrzyłem, to jeden z nich jest chyba najemnikiem z wyższego stopnia. Więc takiego przydałoby się wyeliminować, ale to jeszcze poczekamy z tym. Na razie muszę skupić się na tym co mam do zrobienia akurat w tym kamieniołomie. A później jeszcze coś podziałamy na pewno. Na razie muszę się zastanowić, za którego gościa zabrać się w pierwszej kolejności. Chyba tego tutaj, albo to jest w ogóle jakaś kobieta. Zaraz zobaczymy, jak się za nią zabierzemy. Może z tego miejsca, tylko że tam akurat się jeden żołnierz niestety przemieszcza. No dobra, on sobie poszedł, a ja wykonuję w tym czasie atak z ukrycia. Udany atak z ukrycia, należałoby dodać. Kolejny żołnierz tutaj. A tamten się akurat przemieszcza. Mieliśmy świadka morderstwa. No tak, tutaj był jakiś pracownik. Przeszukujemy skrzynię, mamy spartańskie rękawice i do tego jeszcze enigmatyczny ostrakon, czyli kolejna zagadka do rozwiązania. No właśnie, te zagadki też przydałoby się rozwiązać zanim opuścimy tę wyspę. No jeszcze zobaczymy jak to będzie. Na razie to ja bym się tutaj jeszcze przemieścił. Problem polega na tym, że tutaj kolesie zauważą, że ja eliminuję tych żołnierzy. Dobra, jeden żołnierz tutaj podbiegnie, wtedy ja go spróbuję wyeliminować i wówczas powinien się nabić ten wskaźnik czerwony. A no właśnie, tropi mnie łowca nagród, co nie do końca mi tutaj szczerze mówiąc pasuje. Ale zobaczymy, może jednak sobie z nim poradzimy. Może to też będzie akurat ten łowca nagród, którego ja będę chciał zlikwidować? Kto wie? Przecież jeden z nich jest na tym lepszym stopniu ode mnie. Niedługo powinien się tutaj pewnie przemieszczać, bo jak tylko mnie łowca nagród tropi, to nagle pojawia się w mojej okolicy. Dobra, to ja się jeszcze rozprawię z tym gościem tutaj. Zdążyłem w ostatniej chwili. Lokację ukończyliśmy i teraz patrzę na kompas, czy jest ktoś w pobliżu. O dziwo nie. To nawet dobrze się składa. Rzućmy okiem na mapę. No i patrzcie, tutaj mamy właśnie jednego z tych łowców. Ciekawe, czy to jest akurat ten, na którym mi zależało. Chyba nie, bo poziom 44. No właśnie, stopień 7. A zdecydowanie ten drugi to będzie taki, którego ja będę chciał zlikwidować. Proszę, Leokides, zwany Zimnym Sercem. I to w ogóle będzie chyba stopień 2, no właśnie. Przewyższa mnie aż o 2 poziomy, więc nie będzie łatwo go pokonać. Jedna historia, której bohaterem jest Leokides, czy pewnie tutaj czytają Leokidis, zwany Zimnym Sercem, przetrwała dłużej niż pozostałe.
Gdy na oczach tłumu wymierzono mu karę chłosty, śmiał się tak długo, aż wszyscy ucichli i słychać było tylko jego. Ból sprawiał mu przyjemność, dlatego też zadawał go innym. W ogóle tak jak ostatnio odblokowałem sobie mniejsze koszta ulepszania adreski o 50%, to tutaj na stopniu trzecim kuźnie zmniejszają swoje ceny usług ulepszania o 50%, czyli teraz z kolei na tym mi będzie zależało, bo dopiero jak te ceny usług się zmniejszą o połowę, to faktycznie będzie to miało sens, żebym ja zabierał się za ulepszanie swojej broni, czy też wyposażenia, na przykład zbroi. Bo teraz to naprawdę sporo kosztuje, a jeśli rzeczywiście te koszta spadną o połowę, to będzie to miało dużo więcej sensu. Więc myślę, że będziemy z tym kombinować jak najbardziej. Ale po kolei. Najpierw dostałem się gdzieś tutaj. Szukamy jakiegoś zwierzęcia. Czy to tutaj? Dokładnie. Mamy wilka. Pamiętajmy o tym, że ja mam jedną umiejętność oswajania wilka. Tylko że no problem polega na tym, że to nie dotyczy raczej takiego wilka alfa. Bo ja go i tak muszę zresztą pokonać. Czekajcie, spróbuję w ten sposób. Dobra, wilk pokonany. I o to chodziło. Teraz weźmy sobie strzałę ogłuszającą. Dobra, jest ogłuszony. A ten drugi co? Będzie jeszcze biegł w moją stronę. Pamiętajmy o tym, że ogłuszonego wilka możemy właśnie teraz oswoić. Proszę bardzo, oswój zwierzę. Hunt with me. No i teraz będzie taki wilk mi towarzyszył. Atakował na przykład przeciwników. Ciekawe, czy zaatakuje też drugiego wilka. No najwyraźniej tak. Czyli mamy takiego towarzysza, obrońcę można by rzec. Ja też nie mogę zapomnieć jeszcze o tej zdolności, którą mam teraz pod kwadratem. Jeśli chodzi o łuk, też będę chciał sobie ją jeszcze przetestować. No bo przypominam, że ostatnio ulepszyłem sobie włócznie na 5. poziom, dzięki czemu mogę rozwinąć sobie wiele ważnych umiejętności z kolei na poziom 3. A to oznacza, że już właściwie mógłbym się zabrać za resetowanie zdolności, tylko że też wam o tym mówiłem, że najpierw jednak chcę jeszcze przetestować sobie te zdolności, które teraz sobie odblokowałem na próbę. I może też coś jeszcze odkryć przy okazji. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie idziemy tutaj. I to ciekawe, że będzie tu chyba właśnie jakaś większa lokacja, może jakiś obóz. Bo mamy dwóch najemników, więc tego się spodziewam. I problem w tym, że jeden z nich to właśnie ten, który mnie tropi. Ale okazuje się, że jednak nie mamy tutaj obozu, tylko po prostu taka miejscówka. So much marble, and yet they can't finish the building by the port. A no właśnie, taka miejscówka po prostu, którą możemy sobie zwiedzać. I teraz się zastanawiam, czy ja tutaj chcę od razu na przykład zaatakować któregoś z tych najemników. Problem w tym, że oni są teraz we dwójkę. Łowca nagród jest blisko. Wiecie co? Właściwie moglibyśmy spróbować zaatakować. Oczywiście skupiając się na tym oznaczonym na biało. Ale to dlatego, że po prostu chcę sobie zwiększyć niejako poziom trudności tej walki. O, akurat widzę, że ten czerwony już sobie odpuścił, już troszkę spadło zainteresowanie moją osobą, ale i tak z dwoma naraz zawalczymy. Więc na początek zaatakuję ciebie. To z automatu powoduje, że ten drugi najemnik też już będzie walczył. Wilk w to wszystko się włącza. No wilk oczywiście długo tutaj nie wytrzyma w trakcie tej walki, to wiadomo. Oswojone przez ciebie zwierzę nie żyje. No to było akurat pewne. Ja może bym się troszkę wycofał, bo tu jest za dużo ludzi. Obawiam się trochę, że oni zaczną walczyć w końcu po stronie tych najemników. A wolałbym jednak się skupić na tym, żeby z tą dwójką tylko powalczyć. I zastanawiam się, na jaką zdolność się tutaj zdecydować.
Bo na przykład ta pod kwadratem teraz nie działa. Ona chyba w ogóle w trakcie walki nie działa, co? Nie, tego nie chcę na razie wykorzystywać. Weźmy sobie na razie zatrucie w pierwszej kolejności. Ojejku, kurde, ale uberwałem teraz mocno. Dosłownie skrawek zdrowia miałem, jak sami widzicie. Jakimś cudem to przeżyłem. Nie wiem, czy nie miałem takiej zdolności, żeby mieć jeszcze tą ochronę przed ostatecznym uderzeniem w pewnym momencie. Ale było naprawdę blisko, to trzeba przyznać. Dobra, dobra, ja tutaj chyba prędzej muszę jednak skorzystać z jakiejś riposty. Zamiast, kurde, lecieć na osłanianie się. Jeszcze raz muszę się podleczyć w pierwszej kolejności. No i może zróbmy jakąś ripostę. Tylko, że właśnie, od razu ta druga atakuje mnie. I to jest poważny problem. Muszę teraz bardzo uważać. O nie, ty mi tutaj z łuku nie atakuj. Sam nie wiem, jak się za to zabrać teraz. Jejku, nie! Tylko nie to o. Dobra, w ostatniej chwili się jeszcze podleczyłem. Ajaj, ale to jest teraz walka na granicy, naprawdę. Nie mogę w ogóle ich tutaj trafić. Dobra. Mam w pogotowiu w razie czego jeszcze leczenie. Też ja tutaj dużo oczywiście ryzykuję, chcąc najpierw atakować tą na wyższym poziomie. No ale wiecie, z drugiej strony, skoro już od niej zacząłem, to chciałem ją najpierw wyeliminować. Dobra, jeszcze raz spróbuję z tym zatruciem. Nie wiem, czy to mi się uda, ale przydałoby się. Proszę bardzo. Teraz jeszcze zwolnienie czasu. Okej, przynajmniej oni będą zatruci, więc tyle dobrego po mojej stronie. Teraz jeszcze szał. Ojejku. Oberwałem niestety. Teraz nie wiem z kolei, czy dam radę trafić tutaj cokolwiek. No właśnie, trochę zaryzykowałem i zupełnie niepotrzebnie, bo więcej zdrowia straciłem, niż miałbym tutaj zyskać na tym. Ale kurde. Nie jest to łatwa potyczka. Jeszcze troszkę trzeba pouważać tutaj. Weźmy znowu zwolnienie czasu. O nie, no i tak mnie trafiła. Dobra, 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 do tyłu. Jeszcze raz podleczyć się. I teraz spróbujemy może znowu zatruć. O, to szybko przestało działać. Niestety. Okej, ale zatruta rzeczywiście. To i tak niewiele daje. W ostatecznym rozrachunku. Wilk się przynajmniej trochę włączył do walki, więc dobre. I to... Dobra, teraz. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Podleczyć się znowu. I lecimy dalej. Nie chcę teraz wykorzystywać tego super ataku, wykorzystującego aż 3 segmenty paska adrenaliny, bo się boję, że mi zabraknie tego paska później. Dobra, w trakcie zwolnienia czasu też muszę wykorzystywać, że ataki od tyłu przy pomocy tego sztyletu, a raczej tych sztyletów, zadają większe obrażenia, chyba o 40%. Teraz też mogę to wypróbować. Chociaż przeciwnik się od razu odwraca, jak tylko zaczynam go atakować, niestety. Dobra, to jeszcze raz wezmę zatrucie. I teraz właśnie go zatrujemy szybko. Praktycznie przypadkowo też tego wilka pokonaliśmy, chociaż wilk i tak by mnie zaczął atakować. Dobra, teraz uwaga. Riposta i napieramy, też zwiększonymi obrażeniami przecież. Teraz możemy sobie ten atak wykorzystać, bo miałem już pełny pasek. Więc można było jak najbardziej w ten sposób zadziałać. No i myślę, że teraz to już będzie tylko formalność, żeby tak sobie poradzić. Dobra, jeszcze trochę oberwał przy pomocy osobnej umiejętności.
No, teraz też go zatrujemy. Bardzo dobrze. No i wyeliminowaliśmy dwóch najemników w jednej walce. Było to całkiem ciekawe. Jednocześnie niełatwe. No i ujawniono nowego najemnika. Stopień trzeci. Czyli mam już wszystkich najemników z tych wyższych stopni ujawnionych. To jest bardzo ważne, no bo teraz mogę ich w każdym momencie oznaczyć sobie na mapie. Problem polega na tym, że ci najemnicy najczęściej są jednak gdzieś tam w tych rejonach mapy, które jeszcze nie zostały przeze mnie odkryte. A ja też nie chcę specjalnie odkrywać na razie jakichś nowych regionów, dopóki mnie tam na przykład jakieś questy nie poprowadzą. Jeszcze zobaczymy ogólnie. Też lokalizacja tych najemników się zmienia, więc prędzej czy później dwóch kolejnych pokonamy i wtedy wbijemy sobie już na stopień trzeci. Tak więc myślę, że same plusy. Tutaj mamy jeszcze tą zagadkę. Dostałem też w międzyczasie, właśnie chyba w trakcie walki, tutaj buty najemnika, ale zbyt wysoki poziom na razie. A tutaj niczego też nie założymy. Nie jest to nic specjalnego. No dobra, czyli jeszcze właściwie mogę sobie zerknąć na mapę i udać się do kolejnej miejscówki. Co ciekawe, tutaj mamy też port, czyli kolejne miejsce, gdzie możemy sobie przywołać statek. Teraz nie będziemy jednak z tego absolutnie korzystać. Przywołajmy za to Phobosa. No i ruszajmy, dlatego że kawałek muszę tutaj rzeczywiście przebiec, a najlepiej chyba będzie ruszyć tam w takim razie konno. A przy okazji tutaj z góry mamy dobry widok też na tą miejscówkę, którą sobie odkryliśmy, która jednak niczego nie oferuje szczególnego, jeśli chodzi o jakieś zadania czy aktywności. No i nie mogę zapominać, że tam trochę dalej będziemy mieli do czynienia z jakąś warownią, więc to będzie miejscówka, której ukończenie w 100% zajmie mi z pewnością więcej czasu. Ale to jeszcze zobaczymy. A tu proszę, miejsce pochówku wielkich herosów, czyli tak naprawdę grobowiec kolejny. Wchodzimy zatem i będziemy szukać starożytnej steli, która da nam kolejny punkt umiejętności. A to jednocześnie oznacza, że znowu będę mógł sobie jakąś zdolność nową odblokować i wam ją zaprezentować. Więc czemu by nie? Dobra, wchodzimy zatem tutaj, zapalamy pochodnie przy okazji. No bo bez tego byśmy tutaj się nie zorientowali zdecydowanie w terenie. Co my tu mamy? Żadnych pobocznych przejść na razie nie widać. Ale muszę cały czas oczywiście się uważnie rozglądać w tych grobowcach. Tutaj jakiejś nadpękniętej ściany nie ma? Chyba nie. Raczej od razu muszę zanurkować tym razem, jak się okazuje. No proszę. W sumie takich grobowców zatopionych tutaj zbyt wiele w tej grze nie ma. Chyba dopiero drugi taki grobowiec, jaki teraz odkrywam. Bo pamiętam, że miałem już coś podobnego wcześniej. To fajne urozmaicenie nam tutaj też wprowadza. Również tutaj muszę się rozglądać, czy nie ma jakichś dodatkowych jeszcze przejść. Tutaj mamy skrzynię, której otwierać nie muszę, bo oczywiście w grobowcu najważniejsze jest odnalezienie tej starożytnej steli. Ale jeśli na jakąś skrzynię natrafiam po drodze, no to czemu by jej nie otworzyć i nie zebrać zawartości, prawda? Tutaj już będę się chyba wynurzał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, bo już kurde niewiele mi tutaj będzie brakowało tego powietrza. A ja w sumie jakoś bardzo się nie spieszę. O kurde, może jednak to jeszcze dalej będę musiał płynąć? No nie, tu jest droga zablokowana. Musimy już wracać na powierzchnię. Jak najbardziej tutaj możemy się wynurzyć, więc super. Zapalamy w takim razie pochodnie na nowo. I rozglądamy się dalej. O dziwo, żadnego węża do tej pory nie spotkałem. To mnie rzeczywiście trochę zaskakuje. Dobra, czyli tutaj niczego nie ma. Jest jedynie przejście z tej strony. A skoro mamy coś takiego, to często to może oznaczać, że jesteśmy już niedaleko starożytnej steli. Na razie tu jestem niedaleko, kurde, pułapki. Ale rzeczywiście. Mamy to, czego szukaliśmy. Wejdźmy zatem w interakcję. No i za chwilę zastanowimy się, jaką umiejętność teraz sobie odblokować.
Jeszcze rękawice starożytnego króla przy okazji udało się zebrać, ale strzałeczka w dół, więc nie będzie to nic szczególnego teraz dla mnie. Tutaj chyba będzie wyjście ukryte. A nie, to jest akurat typ naczyń, których nie da się za bardzo zniszczyć. To ciekawe. To ja będę musiał tą samą drogą się wrócić? Chyba tak. Bo nie widzę tutaj żadnego innego przejścia. Interesujące. Może faktycznie tak jest. Aha, bo to przesuwam tylko. Bo tu widziałem coś na dole, ale to pod wodą po prostu jeszcze czegoś nie zebrałem. No dobra, na razie zobaczmy, jak wyglądają te zdolności. Ja większość i tak już sobie odblokowałem. Tutaj mamy coś takiego jak ogłuszenie wrogów rozbłyskiem światła i wtedy możemy sobie uciekać. Ale to chyba nie wymaga jakiejś szerokiej prezentacji. Tutaj mamy te nowe. Cień Nyx na przykład. Jakoś tak średnio mi to pasuje, mimo że się skradam. Bo to tylko jak się nie ruszamy, to możemy to aktywować. No ale chyba muszę wam to zaprezentować w takim razie. To jest też interesujące. Chociaż jakby się tak zastanowić, to ja prędzej ten cień Nyx mógłbym sobie później odblokować. Dobra, weźmy te widmowe strzały Artemidy w takim razie. Wypuść widmową strzałę, która przenika przez tarczę przeciwników, a nawet ściany i zadaje 260% obrażeń łowcy. Nawet nie musi być takie najgorsze, prawda? Jakby tak się zastanowić. Dobra, weźmy pod kółkiem teraz. Tylko muszę to sobie jeszcze przetestować. Czyli jak będziemy mieli jakieś przeszkody, to wtedy wypróbujemy, mam nadzieję. Tutaj to, co zdobyłem, to właśnie nic, na co bym się teraz zamieniał. W takim razie wychodzimy stąd z powrotem. Przy okazji tutaj jeszcze się upewnię. Rzeczywiście czegoś jeszcze stąd nie zebrałem. 9 drachm, więc nic takiego szczególnego. Ale wygląda na to, że faktycznie muszę po prostu wrócić tą samą drogą, którą tutaj przybyłem. Czyli nie ma niespodzianek. Spróbuję zatem odtworzyć tę ścieżkę, żebym się też nie pomylił. Ale raczej nie sposób się pomylić, skoro tutaj żadnych większych odnóg nie było. Proszę bardzo, mamy już miejsce do wynurzenia się. To w sumie rzadko bywa w przypadku tych grobowców, że mamy tylko jedną drogę na wejście i później wyjście, że musimy się dokładnie tą samą ścieżką powrócić. Zazwyczaj jednak jakieś takie alternatywne przejście dostajemy i możemy wtedy z tego skorzystać. A tutaj co ciekawe się znowu pojawiła możliwość przeszukania tego wszystkiego, mimo że wcześniej zdaje się, że już to przeszukałem przecież. Chyba, że nie zrobiłem z tego z wszystkim, ale wydaje mi się, że jednak już zadziałałem w tym kierunku. I idziemy dalej. O, ciekawe jest to, że znowu się odbudowały, kurcze, siły spartańskiej władzy. Przecież już trochę to obniżyłem. Ciekawe. Często to się odbudowuje wtedy, kiedy na przykład przechodzimy do innego regionu, ale tutaj jedyne co zrobiłem, to gdzieś tam do grobowca wszedłem. Trochę szkoda, szczerze mówiąc, bo liczyłem, że zanim dotrzemy do warowni, gdzie mamy aktualnego przywódcę, to wtedy już na tyle obniżymy siły spartańskiej władzy, że albo tego przywódcy tam nie będzie, albo przynajmniej nie będzie miał takiej obstawy. Bo wiadomo, że on będzie miał na początku dużą obstawę i praktycznie nie mam szans wtedy się z takim przywódcą zetrzeć. Więc to jest problem. Tutaj akurat nie mamy niczego szczególnego, co ciekawe. Świątynia na górze Zas, ale poza tym nie jest to żadna miejscówka, którą można w jakikolwiek sposób wyeksplorować, więc być może po prostu będzie to widniało jako historyczna lokacja, dokładnie. Oczywiście historyczne lokacje też wam pokażę, jak już sobie odkryjemy tutaj wszystko. Powiem wam, że ja tą warownię jednak sobie bym zostawił właśnie na koniec. Na razie przejdźmy jeszcze chociażby tutaj. Myślę, że to będzie akurat najbliższa miejscówka. Pytanie, czy ja konno będę w stanie tutaj przejść. Obawiam się, że może być problem, chyba że tędy zeskoczymy. Nawet może się uda. A wiadomo, konno jednak jesteśmy w stanie zrobić to dużo szybciej, zwłaszcza na otwartym terenie, kiedy nasz wierzchowiec naprawdę mocno przyspiesza. A no tak, ja tutaj już chyba widziałem tą miejscówkę wcześniej z daleka,
Zrezygnowałem jednak z jej eksplorowania. Mamy świątynię Demeter i co ciekawe, chyba nie będzie tutaj żadnych przeciwników, a jednak mamy kogoś. Bo już miałem taką świątynię, do której wchodziliśmy. I gdzie tylko był do zabrania skarb, ale nikt tego nie pilnował. Tutaj jednak mamy jak najbardziej obstawę. No i problem też polega na tym, że od razu ludzie to zauważą, jak ja będę ich atakował. Dobra, trudno się mówi. Świadkowie morderstwa byli. Kolejny wyeliminowany. Skupmy się może jednak na tej skrzyni przede wszystkim. Tylko gdzie ona była? Tutaj. A, bo to jest taka szkatułka bardziej. Dobra. Tego gościa nawet mógłbym zostawić, ale też go załatwmy. No i proszę, i też kurde mi się nabiło niestety za morderstwo. I jakiś łowca nagród już się pojawił w pobliżu. Tylko że teraz pewne jest to, że nie będzie to żaden łowca lepszego stopnia, co? Zobaczmy. Muszę się troszkę do niego zbliżyć. 44 poziom. To zdecydowanie będzie to ktoś gorszy. No właśnie. Walkę myślę, że możemy sobie odpuścić, chyba że szczególnie będzie nam tutaj przeszkadzać ona. Chociaż wiecie co? Właściwie to lećmy. Stoczymy pojedynek, bo przecież też aż tak często ostatnio nie walczyliśmy z najemnikami, więc możemy jakąś odmianę zastosować. No witam. Teraz poproszę od ciebie tarczę. I muszę uważać, bo ona ma truciznę. No i już niestety mnie zatruła. Kurde, ale denerwujące jest jednak z tymi sztyletami, że one mają tak mały zasięg i naprawdę muszę bardzo blisko podchodzić do przeciwnika. Jest to rzeczywiście uciążliwe. Nie, uwaga. Dobra, teraz riposta, możemy wykorzystać to. No, panią absurdalną pokonamy chyba bardzo szybko, coś mi się wydaje. Bo widzę, że już idzie to niezwykle sprawnie. Co my tu jeszcze moglibyśmy zrobić? Zwolnijmy czas i właśnie zaatakujmy od tyłu, żeby te dodatkowe obrażenia zadawać. Chyba faktycznie widać małą różnicę. Dobra, znowu riposta i wykończmy ją. Najemnik pokonany. Nie wiem, czy nadal będę dostawał informacje na temat nowego najemnika? Chyba nie, skoro już odkryłem sobie tych silniejszych ode mnie. Dobra, czyli idziemy w tę stronę, jak rozumiem. Tu będzie chyba na razie najbliżej. Na to wygląda. Oczywiście nadal mamy zainteresowanie ze strony najemnika, bo pokonanie jednego wcale nie powoduje, że coś tutaj się w tej kwestii zmienia. Musiałbym fundatora nagrody wyeliminować. Okej, czyli tutaj mamy dwa skarby. Ale to właśnie po tej drugiej stronie. Chyba że jakoś tutaj się dostaniemy. Też powinno dać radę. To spróbujemy. Jest rzeczywiście ten wrak dopiero tutaj. I akurat dwa skarby do odnalezienia. To poprosimy. Coś fioletowego tutaj będzie, patrzcie. Pas Aresa, ale też kurczę strzałeczka w dół na czerwono, czyli nie zainteresuje mnie to za bardzo. Cenne klejnoty, orikalkum też udało się zebrać, fajnie. I jeszcze jedna skrzynia tutaj. Greckie sandały i proszę, mamy też nowy wygląd statku. To jest zawsze miły akcent, kiedy te skarby z jakichś wraków pod wodą zbieramy. Wtedy jest właśnie duża szansa, że albo dostaniemy jakiś nowy wygląd statku, albo na przykład załogę. I myślę, że ja od razu sobie to zmienię. Tu
tutaj się zatrzymajmy, przejdźmy na chwilę właśnie do tych opcji modyfikacji i ustawmy to sobie. Gwiazdy zawsze były ważnym elementem życia żeglarzy. Tales z Miletu, antyczny astronom, jako pierwszy zrozumiał, jak istotną rolę w morskiej nawigacji pełni gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy. No dobra, niech to będzie w takim razie teraz na kolejne odcinki. A ja w tym miejscu się z wami pożegnam. Jeszcze trochę rzeczy do zrobienia tutaj na tej wyspie zostało, w tym m.in. wielka warownia do oczyszczenia, a także zagadki do rozwiązania. Ja spróbuję teraz jakoś opracować właśnie te zagadki, jak je rozwiązać, żeby móc wam w kolejnym odcinku to pokazać. Tak więc oczekujcie na ten kolejny materiał, a na razie to będzie wszystko. Cześć!